zaawansowanie rzeczowe projektu Polimery Police osiągnęło poziom 57%. Istotną sprawą jest trwająca dostawa w tym roku kluczowych aparatów i urządzeń. Na ten moment na terenie budowy mamy już 46 tych pozycji. Są to urządzenia wielkogabarytowe, które stanowią ogromne wyzwanie logistyczne w dostawie na teren budowy. 16 stycznia pierwsza dostawa dotyczyła buletów na propylen. Największym wyzwaniem była dostawa splittera, urządzenia, które jest największe i najcięższe jednostkowo, które będzie instalowane na terenie jednostki PDH. Obecnie na terenie jednostki PDH następują prace przygotowawcze do pionizacji splittera o wadze, która przekroczy 1000 ton. Do tego celu został sprowadzony specjalny dźwig, tak zwany ring crane. Firma Mammut prowadzi prace związane ze zmontowaniem tego dźwigu na terenie jednostki PDH. W tym miesiącu, w kwietniu, zainstalowano na jednostce PDH deetanizer o wadze blisko 500 ton. Jak również na jednostce PP zainstalowano dwa reaktory do produkcji polipropylenu. Reaktory zostały wyprodukowane przez koreańską firmę Doosan. Zamówienie na reaktory zostało złożone w grudniu 2019 roku. Wytworzenie reaktorów trwało około 12 miesięcy. Do portu w Policach przypłynęły w styczniu tego roku, natomiast ich transport na plac budowy miał miejsce w lutym. Całkowita wysokość reaktora pierwszego to około 45 metrów, przy czym jego średnica to około 6 metrów. Natomiast masa całkowita aparatów wraz z wyposażeniem wewnętrznym to około 560 ton. Drugi reaktor ma natomiast wysokość około 40 metrów i średnicy około 5 metrów, przy czym jego całkowita masa to około 280 ton. Cały proces polimeryzacji zachodzi w tych reaktorach. Wszystkie strumienie są wprowadzone do tego reaktora i polimeryzacja jest wprowadzona w tych reaktorach. Bez tych reaktorów nie będziemy mieć polipropylenu. To jest serce po prostu instalacji do produkcji polipropylenu. Thank you.